Ewa Dubieniecka zszokowała niedawno użytkowników Instagrama dość mroczną stylizacją. Z okazji świąt zaskoczyła wszystkich i zdaje się, że jej bantowniczy trudny okres to już przeszłość. Ewa Dubieniecka prowadzi regularnie Instagrama. Jak każda nastolatka, chętnie dzieli się kulisami swojego życia. Z pewnością jej działaniom przyglądają się media. Po kilku dość kontrowersyjnych wpisach, dziewczynka nieco złagodniała. Jej post z okazji Świąt Bożego Narodzenia wygląda i łagodnie, i słodko. Co Ewa Dubieniecka opublikowała w internecie. Córka Marty Kaczyńskiej znów zaskoczyła. Córka Marty Kaczyńskiej postanowiła za pomocą mediów społecznościowych złożyć życzenia swoim znajomym. Udostępniła więc zdjęcie, na którym wygląda jak aniołek. Wykonane za pomocą aplikacji efekty specjalne dodały uroku dziewczynce, a internauci wprost zakochali się w nowej odsłonie Ewy. Kontrowersje wokół działań dzieci Kaczyńskiej w internecie pojawiają się od kilku miesięcy. Gdy Marta pisała felieton dla sieci o tym, że Halloween jest niepotrzebną i ogłupiającą modą, Ewa, córka prawniczki, udostępniła zdjęcie w mrocznym przebraniu, które zapowiadało zabawę. Gdy córka pary prezydenckiej grzmiała o płytkości dzisiejszych młodych ludzi, Ewa udostępniała zdjęcia w pełnym makijażu. Nastolatka doskonale wie, jak przyciągnąć fanów. Chociaż jej działania mają niewinny charakter, media na bieżąco komentują niemal każdą publikację. To głównie działalność jej mamy przynosi złudne wyobrażenie o buncie córek Kaczyńskiej. Dziewczynki zdają się mieć normalne dzieciństwo, a ich internetowe publikacje niczym się nie różnią od tych, które udostępniają ich rówieśnice. Z wyjątkiem sylwetki Marty, która łatwo ocenia świat, nie poddając krytyce własnego podwórka. Mimo wszystko dzieci Kaczyńskiej zdają się być szczęśliwe. Marta nauczyła je miłości do koni i wzajemnego szacunku. Wraz z mamą często spędzają czas w stajni i uczą się współpracy. Z całą pewnością córka pary prezydenckiej kultywuje w swoim domu pamięć o zmarłych rodzicach. Dziewczynki raz na jakiś czas przypominają, jak bardzo tęsknią za dziadkami. W rodzinnych spotkaniach uczestniczy także Jarosław Kaczyński, który stara się spędzać czas z dziećmi bratanicy. Mimo ogromnej tragedii, rodzina zdaje się wieść normalne życie.